tematy bieżące, znaczy tematy dzisiejsze jest polityka bieżąca. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no rzeczywiście wiedza się ukryć, że w 1987 roku razem z Januszem Korwin-Mikke, a właściwie no, od najważniejszej osoby trzeba by zacząć, wprawdzie nie żyjącej, ale nadal najważniejszej, z Stefanem Kisielewskim, który przedtem był członkiem partii wariatów liberałów, założyliśmy Unię Polityki Realnej, no i zaraz później po podpisaniu tych dokumentów założycielskich, takiej deklaracji założycielskiej, zaraz później tłumaczyłem się w Pałacu Mostowskich z utworzenia i członkostwa w nielegalnej organizacji, ale to już dawno te czasy minęły, chociaż wszystko, historia się powtarza, wiele wskazuje na to, że znowu będę musiał się tłumaczyć, nie wiem tylko czy w Pałacu Mostowskich, czy w jakimś innym miejscu, bo już tam moi oskarżyciele nie zasypiają gruszek w kopiele i wczoraj, o ile dobrze jestem poinformowany, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wystąpiła do Radia Maryja z prośbą o wyjaśnienie, ale to taka jest procedura po prostu, ponieważ napłynęło tam mnóstwo skarg, również od osób prywatnych, które się poczuły dotknięte moim wystąpieniem. Rozumiem, że zabolała ich możliwość utraty alimentów, na które liczyli. W związku z tym naskarżyli do mnie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. No i teraz ojciec dyrektor znowu będzie musiał jakieś wyjaśnienia składać. Zadzwonię dzisiaj do niego, żeby zapytać, jak to tam idą te wyjaśnienia.